Osobną grupą eksponatów, które możemy oglądać w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, są środki ochrony osobistej. To są rękawice, kombinezony, ale także nakrycia głowy. Jeżeli chodzi o kaski, wprowadzono je stosunkowo późno, bo dopiero w latach 60. Wcześniej różnego rodzaju nakrycia głowy były stosowane poprzez chustki dla kobiet, berety dla mężczyzn, były też różnego rodzaju czapki, szczególnie czapki w okresie zimowym, tak zwane uszanki. Natomiast kaski wprowadzono, bo było dużo wypadków przy pracy. No i była też taka bardzo ważna, bardzo istotna, paląca kwestia, żeby identyfikować robotników. Służyły do tego numery, które były nadawane. Każdy stoczniowiec, który chociaż na jeden dzień się do pracy w stoczni załapał, miał nadawany taki numer. Potem nawet jak się zwolnił i wrócił po iluś latach, dostawał ten sam numer. Jak to wyglądało? Numery były nadawane kolejno. To jest numer czterocyfrowy, bo to jest już kask po zmianie numeracji. W latach 60. były to już pięciocyfrowe numery, a w latach 80. nawet sześciocyfrowe, dlatego że w sumie ponad 115, nawet 117 tysięcy takich numerów zostało nadanych. Kaski miały również swoje kolory. Kaski robotników miały kolor żółty. Jeżeli był taki pas albo pas pionie, oznaczało to funkcję, był to albo mistrz, albo podsuwnicowy, poddźwigowy, albo był to na przykład brygadzista. Brygadziści mieli też konkretne kolory tych pasków. Jeżeli chodzi o różne lata, zmieniały się te kolory i kiedyś kolorem takim najważniejszym, czyli dla dyrektorów, był kolor niebieski, a potem był to kolor biały. No można powiedzieć, że jak ktoś w białym kasku szedł po stoczni, to wszyscy kaski zakładali. No to nie było takie powszechne, że chodziło się w kaskach, mimo że był taki wymóg za to koroną finansowo i to bardzo dotkliwie za brak kasku. No ale oczywiście wiadomo, jak to w Polsce jest. Dopóki nic się nie zdarzyło, to nikt kasków nie nosił, chyba że właśnie jakiś BHP-owiec czy dyrektor szedł, no to wtedy w strachu wszyscy te kaski zakładali. Były też kaski służbowe dla między innymi obrony cywilnej. I tutaj taki kask chciałem pokazać. Literki ZOS oznaczały zakładowy oddział samoobrony. No i była też funkcja, tu nie było już numerów, ale była tak zwana sekcja, to były skażenia, ale była też grupa ratunkowa, biały kask z czerwonym krzyżem, to służby sanitarne. Kaski tak naprawdę w stoczni mieli obowiązek nosić wszyscy, ale wiadomo, w biurach się nie nosiło. Natomiast jeżeli było oznaczenie na kasku RN, to właśnie było biuro projektowe i ludzie, którzy nadzorowali budowę na statkach, mieli takie kaski. Taki kask znajduje się z tyłu za mną, taki brązowy z białym pasem i tam jest też numer ewidencyjny oraz literki RN, czyli właśnie przynależność do biura konstrukcyjnego. Jeżeli chodzi o kaski, to nikt jakby nie negował, że one są potrzebne, że one ratują czasami zdrowie, a nawet życie. Natomiast no, było to bardzo uciążliwe. No, proszę założyć taki kask w temperaturze 30 stopni, czy przy wiejącym wietrze, gdzie ciągle ten kask spadał. To było bardzo niewygodne. Natomiast, tak jak mówię, na pochylniach, w halach, nie wolno było bez kasku wchodzić i były za to sankcje dyscyplinarne. Stoczniowców poznaje się po tym, że jak opowiadają o swojej pracy, kiedy zadaje im się pytanie pana numer, to bez wahania wszyscy taki numer powinni pamiętać. Jeżeli ktoś nie pamięta, to albo naprawdę długo już tego numeru nie używał, albo nie jest dumny z tego, że był stoczniowcem.
numer to było nazwisko. W stoczni się nie używało nazwisk, tylko dla właśnie dla służb, dla BHP-owców, dla tych ludzi, którzy kontrolowali, były to numery, na przykład na bramie. Nazwisko to było no, już wtedy, kiedy no, były jakieś sankcje, jak się nie miało przepustki na przykład, tak, no to wtedy taki człowiek był spisywany z dowodu. Natomiast każdy, kto był w pracy, miał obowiązek posiadania kask z numerem ewidencyjnym, swoim numerem ewidencyjnym, bo też różnie to bywało.